Cześć Boże, z tej strony Maria Raminosoa, Stowarzyszenie MISEVI Polska. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, których głównym celem jest niesienie pomocy tam, gdzie jest ona często trudno osiągalna i wyjątkowo potrzebna. Nasza działalność rozpoczęła się w roku 2014, kiedy to po raz pierwszy wyjechaliśmy na Madagaskar, niosąc pomoc edukacyjną i medyczną. Oprócz tego byliśmy też m.in. na placówkach w Ukrainie, w Beninie czy w Kazachstanie. Współpracujemy przede wszystkim z księżmi misjonarzami, a także z siostrami szartkami, gdzie staramy się odpowiedzieć na aktualne potrzeby, zarówno na Madagaskarze, jak i w Ukrainie. Na ten moment w związku z panującą sytuacją, to jest wojny w Ukrainie oraz pandemii, która rozwinęła się w 2020 roku, nasze działania i organizowanie pomocy zawęziło się przede wszystkim do organizacji tego w Polsce. Jako stowarzyszenie działamy także w Polsce, realizujemy tutaj swoją pracę. W naszym krakowskim biurze spotykamy się z wolontariuszami, gdzie możemy z nimi porozmawiać o najbliższych aktywnościach, działaniach, planach, a także formujemy się, prowadzimy edukację globalną i organizujemy pomoc odpowiadając na najbardziej aktualne potrzeby. Wszystkich chętnych gorąco zapraszam do przyłączenia się do Stowarzyszenia MISEVI Polska.